Witajcie, niedzielny vlog. Ło, się przestraszyły. Niedzielny vlog, w którym przeniesiemy sobie ostatnią samiczkę z młodymi. Teraz znajduje się tam. Ostatnia klatka z młodymi. One już tutaj wariują. Z tego też powodu między innymi je będziemy przenosić. 8 chyba ich jest. Jak widzicie, ściółki mają już bardzo dużo. Przynajmniej taka warstwa. No ale tu nie było sprzątane dosyć długo. Na pewno całe te 3 tygodnie, odkąd one są, się narodziły. I wcześniej też przynajmniej z 2 tygodnie, ponieważ przed narodzinami no nie sprzątam klatek, bo to by było zaburzenie tutaj tej naturalnej gospodarki samicy. Ona już przynajmniej 2 tygodnie wcześniej, przed narodzinami, przed porodem, szykuje sobie gniazdo, a często już ściąga sierść i wyściela powoli sierścią, więc 2 tygodnie przed narodzinami sprzątam tylko połowę klatki, gdzie widzę, gdzie ona po prostu się załatwia. Po tej stronie, gdzie widzę gniazdo, że widzę jakieś takie zalążki, właśnie miejsce takiego gniazda, nie sprzątam już jej, tylko po tej drugiej stronie. Widać na przykład tutaj, ile ma samiec ściółki. Co prawda samiec zawsze ma najczyściej ze wszystkich królików, ale jaka jest różnica? No, tu jest centymetr może, no półtorej. Także no, dobra, przenosimy je, bierzemy powoli do wora. One już dobiegają. I czasem normalnie wybiegują. O, szary się trafił. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. A, przyszedłeś, to chodź. Szósty chyba był i teraz siódmy. I ten ósmy. No, no, no. Nie ma już tu nikogo. Nie ma już tu nikogo. O, się liczyłem chyba wczoraj. No, pójdę po kolei. Do tej. Wyłazić tam. Tu będzie się na pewno mieć swobodniej. Gdzie ty się wybierasz na jakąś wycieczkę? Tutaj. Zostawiłem otwarte? Nie. Zamknięte, więc chwilkę mogę. O, gdzie mamusia? Gdzie mamusia? Nie ma. No nie ma mamusi. Zaraz przyniosę mam mamusię. Ojej, lecą za mną. Sio, 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 ja nie jestem mamusia. Zaraz wam przyniosę mamusię. Zaraz będzie. Zostawię sobie otwarte może. Może nie otworzą. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No idź. No, już macie mamusię. No, no. O, już jest inaczej. Już jest inaczej. Dobra. Tu takie resztki wyjąłem z karmidła, ale właśnie w jednym z karmideł trzeba dosypać jedzenia. No.
Tutaj to trzeba wszystko posprzątać, odkazić oczywiście, tak jak tutaj jest zrobione, każda jedna klatka już jest wyczyszczona, zdezynfekowana, zobaczcie. Tutaj było takie linoleum, postanowiłem go wywalić, bo już miało dziury, nie spełniało swojej funkcji. Wszystkie klatki są puste tutaj, jak widzicie. Został tylko samiec, tak. Nie przenoszę go, bo to nie ma sensu. Za 4 tygodnie będę rozdzielał młode, będę oddzielał od matek. Tamte klatki wszystkie zajmę, więc przeniósłbym samca na 3-4 tygodnie maksymalnie. Nie stwierdziłem, że to jest bezsensowne. Niech tu siedzi, jak siedzi. Dobrze mu tu jest. Tu wszystkie klatki puste. Przeprowadziłem redukcję. Ostatnio. Święta się zbliżają. Wiecie, jak jest. No. Także. Co tu więcej? Aha, jeszcze damy do tych karmideł. Karmidła robiłem. Filmik będzie. Tylko nie mam po prostu czasu złożyć. Cały czas coś. O, już tam siedzą w karmidle. Siedzą. No dobra, niech siedzą. Dobra, samiec też dostał. Teraz tylko to. Przykryć. O, tu jest jeszcze. Taka właśnie. Takie resztówki zbieram i daję kurom. Niedziela, dzisiaj nie chce mi się sprzątać, to będę sprzątał. O, widzę tutaj samiec. Wody jeszcze nie ma. Będę sprzątał jutro pewnie. Albo pojutrze tą ostatnią klatkę. Także nie zamiatam też tutaj. Poidła wszystkie zdezynfekowane oczywiście. Z octem. Leżą w szafce już wysuszone. Ważne jest, żeby nic nie wywalać tutaj, nic nie zostawiać, bo zaraz przychodzą różne gady i no i wiadomo, jak jest, nie? Dobra. No tak wyglądają w nowym miejscu. A, bo jeszcze nie dostały jedzenia, marchewek. Marchewek to mają. Sianka można by było im dać, aczkolwiek mają nówkę, siłkę, więc one tam teraz sobie bez problemu dadzą radę. Dezorientowane trochę, nie wiedzą, co się dzieje. To wyjadają. Zajadają się pięknie. No z młodzieży jest tutaj 3 razy 8 i raz 7. No to 31 sztuk z młodzieży. No, miała się ukocić tutaj jeszcze ta, ale się nie udało. Choć jest już po spotkaniu z samcem. I widzę jakieś takie przekopania ściółki. Chociaż jeszcze troszeczkę za wcześnie.
bo dopiero chyba półtorej tygodnia minęło, czy tydzień. Także troszeczkę to jeszcze za wcześnie chyba na jakieś ruchy. No tu będziecie teraz, o, jakiś chlebek. Aha, bo było przygotowane dla wszystkich, ale się okazało, że jednak nie wszyscy będą tutaj. No to idzie. Idziecie sobie. Ten jakiś taki dziwny, nie podoba mi się. No tu jeszcze jedna pusta i tam na końcu, ale to będą rozdzielane. Będą rozdzielane te jako pierwsze, bo są pierwsze. No i jak widać są największe, bo jest ich tylko 7, a więc jedzenia mają dla 7, a nie dla 8. Te były chyba drugie. Te trzecie. Widać nawet różnicę. I te czwarte widać, że są jednak najmniejsze. Ale chyba takie jednolite 2, 3 jednolite, czarny 1 i 2 szare. Tutaj czarny taki nie do końca, szary i tu z jednolitych szary. Szaro-biały będzie.